Staś i magiczna bombka. Nowa podróż. Kiedy następny rok zbliżał się ku końcowi, Staś z niecierpliwością oczekiwał na Boże Narodzenie. Pamiętał o swojej niesamowitej podróży i zastanawiał się, czy kiedykolwiek znów będzie miał szansę przeżyć coś podobnego. W Wigilię, gdy rodzina Stasia zbierała się przy choince, znów zobaczył swoją magiczną, złotą bombkę. I znów, tak jak rok wcześniej, zaczęła ona dziwnie błyszczeć. Staś dotknął ją i w jednej chwili znów znalazł się w magicznym świecie pełnym gwiazd. Tym razem przywitał go uśmiechnięty renifer, który miał na imię Rudy. Rudy powiedział Stasiowi, że tym razem odwiedzą miejsca, gdzie tradycje świąteczne były zupełnie inne niż te, które Staś znał. Pierwszym przystankiem była Australia, gdzie Staś zobaczył, jak ludzie świętują Boże Narodzenie na plaży, robiąc grilla i bawiąc się w wodzie. Staś nauczył się, że nawet gdy na zewnątrz jest ciepło, święta mogą być pełne radości i miłości. Następnie rudy zabrał Stasia do Indii, gdzie ludzie świętowali Diwali, święto świateł. Staś był zachwycony kolorowymi latarniami i ogniskami. Ucząc się, że światło symbolizuje nadzieję i nowe początki. Ostatnim przystankiem była Brazylia, gdzie Staś zobaczył wspaniałe parady i świętowanie Bożego Narodzenia, pełne muzyki i tańca. Uczył się samby od nowych przyjaciół i zrozumiał, że świętowanie może być pełne energii i radości. Gdy nadszedł czas powrotu. Rudy powiedział Stasiowi, że magia świąt jest wszędzie, niezależnie od tego jakie obchodzimy, ważne, abyśmy pamiętali o miłości, dobroci i radości, które te dni przynoszą. Staś wrócił do swojego pokoju z nową wiedzą i zrozumieniem. Od tego dnia każdego Bożego Narodzenia opowiadał swoim przyjaciołom i rodzinie o swoich podróżach, dzieląc się magią i radością, które odkrył.